Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Psztyczków Językowych. Psztyczków Językowych. Zaczynamy, jak każdy odcinek. Odcinek się mówi. Odcinek, dobrze, odcinek. No. Zaczynamy każdy odcinek od gimnastyki buzi i języka. Nie zapominajcie o tym, nie pomijajcie tego, ponieważ inaczej nie macie rozgrzanego aparatu warg, artykulacji języka. Także ćwiczymy. Jakie ćwiczenia polecasz na dzisiaj? Za każdym razem polecam rozgrzać aparat, choćby uśmiechami, robiąc takie u, i, u, i, u, i, żeby rozruszać wargi, język, frrrr, który obija się od podniebienia. Spróbujesz tak? Strasznie śmieszne. No właśnie. Także daj mi prowadzić, dobrze? Dobrze. Uśmiechamy się, zawsze należy wykonać samogłoski, aby zobaczyć, czy dobrze otwieramy buzię, jak otwieramy buzię, samogłoski przed lustrem. A, o, e, u, i, y. I poprzez spółgłoski cza, czo, cze, czu, ci, czy, ra, ro, re. Dowolnie, ćwicząc codziennie, i tak będziemy powtarzać wielokrotnie różne spółgłoski i widzieć postępy. Kolejną ciekawą rzeczą jest korek, ołówek, coś, co wkładamy do buzi. Korek jest taki stary, klasyczny sposób, wkładamy go do buzi, ale nie zagryzamy go. Delikatnie go tylko przytrzymujemy zębami i staramy się mówić, trzymając korek, staramy się mówić wyraźnie jakieś wierszyki, proste rzeczy. Każdy zna jakieś wierszyki na pamięć, czy ze szkoły, z przedszkola, cokolwiek, może być wstęp do inwokacji, to niekoniecznie muszą być trudne zbitki. I co dalej? No dalej możemy się już tylko pobawić, aby zabłysnąć w towarzystwie, w szkole czy wśród znajomych, potrafiąc powiedzieć o naszym, jak mówi kolega, najsłynniejszym stole w Polsce, czyli stół z powyłamywanymi nogami. Że jak? Stół z powyłamywanymi nogami. Właśnie. Każdy trudną zbitkę, głosek, spółgłosek rozpoczynamy od powolnego wypowiadania we właściwym tempie języka polskiego z zachowaniem właściwego ułożenia warg do mówienia. Więc może spróbujesz. Stół z powyłamywanymi nogami. Najpierw wykonujemy to hiperpoprawnie, bardzo wolno i dopiero zlepiamy głoski. Stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami. I jeżeli ktoś jeszcze ma z tym problem, wraca do powolnego tempa, do właściwej, powolnej artykulacji. I tak dbamy, 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 dbając, ćwicząc, przyspieszamy, przyspieszamy, aż w końcu powiemy stół z powyłamywanymi nogami, a nie udając, że jest to tylko stół bez nóg. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!